To jest program Republika po południu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości, a są nimi pani Monika Falej, Lewica. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu. Oraz Stanisław Bukowiec z Porozumienia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy państwo również czekają z zaciekawieniem na to, co się wydarzy ze Sławomirem N? My mamy takie informacje, że no właśnie, co się wydarzy, czy zostanie wypuszczony, czy jednak będzie, zostanie w na przykład areszcie śledczym. Jaki możemy przewidywać scenariusz? Czy państwa w ogóle dziwi ta cała sytuacja związana z zatrzymaniem Sławomira N? I zacznę tutaj od pani poseł, bardzo proszę. Znaczy, powiem tak, no już tyle lat rozumiem, że trwa śledztwo i teraz nagle się okazuje, że pan Sławomir N., bo już niestety tak musimy formułować to nazwisko, jest zatrzymany i mówi się o bardzo poważnych naruszeniach przepisów. No ja bym, trochę jestem zdziwiona, bo z jednej strony mamy właśnie takie działania, a z drugiej strony nie mamy żadnych działań dotyczących chociażby kwestii związanej z pedofilią jednego z czołowych polityków PiS-u. Więc dla mnie to jest zaskakujące. Ale o kim pani mówi, pani poseł? Czy pani ma potwierdzone takie informacje? Przepraszam, bo to są poważne oskarżenia, o których teraz pani mówi. No, są umorzone śledztwa, więc teraz się zastanawiam właśnie nad tym. Te doniesienia prasowe, które są bardzo, są niepokojące, więc tak dlatego porównuję, że z jednej strony wymiar sprawiedliwości umarza śledztwo, mimo tego, że akurat sytuacja tak jest przedstawiana, że jednak to były te rzeczy dokonywane, a z drugiej strony mamy akurat taką akcję, która mnie trochę zadziwia. No, to, co dla mnie jest najważniejsze, to żeby jednak wymiar sprawiedliwości działał skutecznie, działał również sprawnie, i żeby, jeżeli rzeczywiście są przestępcy, powinni być natychmiastowo przed sąd stawiani i też te rozprawy powinny być czym prędzej prowadzone. Pan poseł Bukowiec, bardzo proszę, żeby pan się odniósł. Tutaj przypominam, że jeszcze padło, no, można nazwać to oskarżeniem w kierunku polityka PiS-u, bo ile nie wiadomo, to żaden z polityków PiS-u nie ma. Nie mówię o faktach, tylko i o tym, bo tu nikogo nie oskarżam, więc chciałabym, żeby to jasność była. Chodzi mi o to, że są równi i równiejsi. I teraz, jeżeli mamy kwestie związane z tym, że z jednej strony mamy sprawę dziecka, gdzie jest kwestia pedofilii, i z drugiej strony mamy kwestię, no, mam nadzieję, że nie polityczną. Mam nadzieję, że akurat tutaj rzeczywiście są twarde dowody na to, że przestępstwo zostało popełnione, ale teraz tutaj mówimy o tym, że sąd powinien z tymi sprawami obiema się zająć. Dobrze, to ja bardzo proszę pan Stanisław Bukowiec, aby pan się odniósł do tego, co mówiła pani poseł. Mam wrażenie, że pani poseł zabrnęła zbyt daleko. Pani oskarża w tej chwili, pani słowa słuchałem z uwagą, pani oskarża polityka PiS-u o pedofilię. Niech pani się zastanowi, co pani mówi. Nie, nie, nie. Trochę, ja proszę słyszałem doskonale, nie proszę sobie to odtworzyć. Związanego. Ale pani powie, ale to natomiast możemy cofnąć tę wiadomość, żeby pani zapisaną tak nie ferowała takich wyroków, nie wiązała dwóch zupełnie odrębnych spraw. Mówimy o sprawie korupcyjnej, która była prowadzona przez dwa niezależne organy, przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale również przez służby antykorupcyjne Ukrainy. I w tym przypadku rozumiem, że pani kwestionuje śledztwo, które było prowadzone przez te dwa organy, które kończy się w tej chwili przedstawieniem zarzutów panu Sławomirowi Nowakowi. Mówię pełnym nazwiskiem, bo jego pełnomocnik pozwolił na taką publikację. Więc oczywiście są niezależne instytucje, prokuratura, sąd, które będą zajmować się tą kwestią. Natomiast ja bym jednak chciał skomentować to, że pan Sławomir Nowak, no oczywiście on ma osobiste kłopoty, ale on, te kłopoty zaważą na pewno na stosunkach polsko-ukraińskich, bo przecież on podejmował pracę na Ukrainie jako były minister transportu polskiego rządu, był rekomendowany, jak rozumiem, przez różne osoby. I w tym przypadku to nam, Polsce, daje fatalny wizerunek, jeżeli ta sprawa oczywiście będzie potwierdzona.
Przy okazji również przypominam w cudzysłowie oczywiście dokonania pana Sławomira Nowaka, gdy był ministrem transportu, gdy budowano, a właściwie nie budowano autostrad lat temu kilka, gdy wiele polskich firm zbankrutowało przez to, że jako podwykonawcy nie dostawali pieniędzy od firm, które budowały te autostrady, drogi ekspresowe. Tak było po prostu skonstruowane prawo za czasów rządów Platformy i PSL-u. Pani poseł, jednym zdaniem tylko się... Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby w takim razie te sprawne służby też zajęły się sprawami dwóch wież, z sprawami respiratorów, sprzedażą maseczek. Więc ja myślę, że to, jeżeli pan ma tak dobrą opinię o tych organach, to ja bym bardzo się cieszyła, żeby się zajął kolejnymi sprawami. Pani poseł, ja przypominam, że również toczyła się postępowanie w sprawie willi jednego z liderów kiedyśniejszej lewicy, czyli pana prezydenta Kwaśniewskiego i jego małżonki. Tutaj też prokuratura działała. I tak samo pana Kaczyńskiego. No i tu akurat służby w takim razie nie... Pani poseł sugerowała jeszcze, że ta sprawa ma wymiar polityczny. Nie chciałbym... Mam nadzieję, że nie. No właśnie, byłbym też ciekawy, co by państwo z opozycji mówili, gdyby ta sprawa na przykład wypłynęła 2 tygodnie temu w ramach kampanii prezydenckich. No wtedy wszyscy by grzmieli, że rzeczywiście tutaj jest jakaś zmowa, jakiś spisek służb, instytucji państwa po to, żeby w ten sposób politycznie tę sprawę rozgrywać. Szanowni Państwo. Czyli rozumiem, że przed wyborami też nie były sprawy właśnie dwóch wież, sprawy transportu pana ministra Szumskiego, więc to trochę wie pan, problem polega na tym, że Szanowni Państwo, ja bardzo proszę, żeby nie jedno przez drugiego. Szanowni Państwo, to ja... Rozumiem z tego wniosku. Pani poseł, ja rozumiem, że pani pewnie by chciała poprowadzić program, ale bardzo proszę... Ciszę. Pani poseł, bardzo proszę. Pani poseł, mam nadzieję, że pani mnie słyszy. Bo jeżeli wybory przytłaczają i mają tutaj wpływ na to, czy dane organy funkcjonują i czy one pokazują, że działają, czy też nie, no to dla mnie to jest bardzo smutne, co teraz pan powiedział. Pani poseł, będziemy przyglądać się na pewno... Ja mówię tylko o tym, że niektórzy politycy mówią o tym, że to jest sprawa polityczna. Więc ja wskazuję na fakt, że gdyby to miałaby być według słów opozycji sprawa polityczna, to ona by na przykład wypłynęła w kampanii wyborczej, bo tak by było to zgodnie z logiką nakazane. Natomiast jeżeli pani z uporem godnym lepszej sprawy przypomina jakieś medialne sprawy, afery rzekome i próbuje tutaj mówić o tym, że to są tematy, którymi się powinna zajmować prokuratura. Tak, prokuratura zajmuje się różnymi sprawami. Sprawami związanymi zarówno z różnymi partiami i ludźmi, którzy działają w polityce, jeśli chodzi o opozycję, ale również z osobami, które działają w tym obozie szeroko rozumianym Zjednoczonej Prawicy. Więc nie ma tutaj... I tutaj bardzo proszę, postawmy na tym kropkę, musimy przejść do kolejnego tematu. Szanowni Państwo. No ale to pana sugestia była. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo proszę teraz o ciszę. Teraz pytanie zadaję ja. Mówimy o rekonstrukcji rządu. Spekulacje już trwają i teraz pytanie do pana posła, jak będzie wyglądał rząd i czy nowy rząd po rekonstrukcji będzie również miał w swoich zasobach wicepremiera, na razie byłego, ale kto wie, no właśnie, pytanie kto wie, czy w tym nowym rządzie po rekonstrukcji będzie wicepremier Jarosław Gowin również? No proszę państwa, to są oczywiście w tej chwili tylko i wyłącznie spekulacje. Zgodnie z pewnym kalendarzem również związanym z zakończoną kampanią prezydencką, myślę, że wrzesień, październik to jest ten czas, aby do takiej rekonstrukcji rządu mogło dojść. Są różne propozycje zgłaszane na temat pewnego połączenia ministerstw, tak żeby ten rząd działał jeszcze sprawniej, bo są nowe wyzwania związane choćby z kryzysem ekonomicznym związanym z pandemią. Co do powrotu pana Jarosława Gowina, prezesa Porozumienia do rządu, to oczywiście jako ugrupowanie, którego liderem jest Jarosław Gowin, żywimy taką nadzieję, że pan premier Gowin do rządu wróci, dlatego że ta jego rezygnacja, która nastąpiła w kwietniu, była związana tylko i wyłącznie z tym, aby działać w ramach
propozycji wydłużenia kadencji prezydenta do 7 lat, aby ta propozycja znalazła jak najszersze poparcie i po to, żeby mógł rozmawiać z różnymi ugrupowaniami, żeby nie był jako wicepremier rządu oskarżany o to, że tutaj prowadzi jakąś grę, stąd zrezygnował ze swoich funkcji. Myślę, że jesienią w ramach rekonstrukcji pan premier Gowin do rządu powróci. Pani poseł Falej, jak powinien wyglądać teraz rząd? No i teraz jeszcze pytanie dodatkowe. Czy Rafał Trzaskowski na przykład spotka się rzeczywiście z prezydentem, powiedział, że będzie współpracował po wyborach prezydenckich zarówno z prezydentem, jak i z rządem, również i z premierem Mateuszem Morawieckim. Czy pani się tego spodziewa? No przede wszystkim dzisiaj pan Morawiecki w Sejmie mówił o tym, że jest świetny rząd. Dziękował za to wsparcie, jeżeli chodzi o negocjacje środków z Unii Europejskiej. Więc ja nie wiem, dlaczego miał być ten rząd zmieniany, jeżeli jest tak świetny. Więc no, tutaj zastanawiające jest, że słyszę dzisiaj dwa głosy. Jeden właśnie z mównicy sejmowej, a drugi teraz tutaj pana, który mówi, że jednak jest spodziewana rekonstrukcja rządu. Więc to jest też zastanawiające, z jakiego powodu. Więc mówi pan też o tym, że jest to kwestia wycofania się pana Gowina z powodu właśnie kampanii wyborczej, no ale to nie przeszkadzało pani minister Emilewicz prowadzić kampanii na rzecz pana Dudy, więc i to jeszcze w kościołach, więc no to jest takie zastanawiające, że w zależności od sytuacji, to akurat dana rzecz może być robiona, czy też nie, albo jest to powodem rezygnacji z funkcji. Co do pana Trzaskowskiego, to myślę, że tutaj warto pana Trzaskowskiego zapytać, jakie są jego plany i czy się spotka z panem Dudą. Rozumiem, że jeżeli się spotka z panem prezydentem, no to wtedy też będzie jasna sytuacja, że traktuje wybory jako te, które się odbyły prawidłowo i wszystkie akurat skargi na to, że były nieprawidłowości i że te wybory były w jakiś sposób nieprawidłowe, no nie są zasadne, bo to też jest chyba taki dosyć polityczny ukłon. Trzeba pamiętać, że tych skarg było bardzo dużo, jeżeli chodzi o prawidłowość przebiegu wyborów i czy to zapytajmy mojego kolejnego gościa, pan poseł Bukowiec. Zrobione. Panie pośle, to jak było z tymi wyborami? Pani poseł powołuje się na skargi i różnego typu opinie, że te wybory były sfałszowane. Nie, no to jest uważam zupełne nieporozumienie. Szanowni Państwo, podnosiliśmy i to pan premier Gowin podnosił, że wybory w maju z różnych przyczyn, przede wszystkim z powodu pandemii, ale również no, pewnej obstrukcji Senatu, który pracował zgodnie z prawem, ale w tej sytuacji Senat oczywiście mógł skrócić te prace. Pracował do pierwszych dni maja i nie było możliwe przeprowadzenie demokratycznych, transparentnych wyborów w maju. Natomiast po tych poprawkach, które zostały przyjęte, mogły te wybory odbyć się 28 czerwca i 12 lipca i one były przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą w sposób transparentny, w sposób prawidłowy, oczywiście biorąc pod uwagę realia, w jakich jesteśmy, bo przecież pandemia koronawirusa spowodowała różne perturbacje. Natomiast jeżeli pani poseł mówi, że kilka tysięcy skarg w stosunku do ponad 20 milionów osób, które wzięły udział w głosowaniu, to jest znaczna liczba, to ja pani przypomnę, że przy poprzednich wyborach prezydenckich były takie wybory, gdzie było kilkaset tysięcy protestów i skarg na przeprowadzone wybory, więc ta liczba, oczywiście pewnie w jakimś zakresie będą te skargi uwzględnione przez Sąd Najwyższy, ale to nie jest liczba duża, która by powodowała, że można by było zakwestionować te wybory. Panie pośle, bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie jeszcze pani poseł. To nie jest kwestia liczby, tylko tak naprawdę meritum skargi, więc tutaj Sąd Najwyższy też rozstrzyga o tym, czy te skargi są zasadne, czy też nie. I nawet gdyby była jedna, a zasadna, no to ona ma prawo być złożona i ma być prawo rozpatrzona. I nie ma tutaj znaczenia liczba, więc myślę, że to też nie wolno wprowadzać w błąd słuchaczek i słuchaczy, że to nie ma znaczenia. Nawet jedna, a zasadna ma prawo być złożona i powinna być rozpatrzona przez Sąd Najwyższy. Jeżeli rzeczywiście naruszałaby dobre obyczaje i prawo przede wszystkim,
no to w tym momencie musimy też mówić o tym, czy te wybory były prawidłowo przeprowadzone, czy też nie. Szanowni Państwo, nawet tutaj jedna. Na tym postawimy już kropkę. Bardzo Państwu dziękuję. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za bardzo żywiołową i merytoryczną dyskusję. Państwo, moimi gośćmi byli pani poseł Monika Falej z Lewicy oraz pan Stanisław Bukowiec z Porozumienia. Dziękuję jeszcze raz. Już za chwilę najnowsze... Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Również Państwu dziękuję. Już za chwilę kolejna rozmowa. Wracamy za kilka minut.